Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Alternantera aquatica. Każdy z akwarystów zajmujących się akwarystyką roślinną zna alternantery. Pierwsze skojarzenie to czerwone rośliny podwodne. A tu mamy niespodziankę. Alternantera aquatica to fascynujący, dość rzadki przedstawiciel swojego rodzaju. Występuje wzdłuż brzegów rzek, jezior i na obszarach podmokłych w Brazylii, Paragwaju i Boliwii. Pomimo tego, że roślina zamieszkuje tak wielki kontynent jak Ameryka Południowa, to jej zdjęć, którymi mogłem dysponować, jest jak na lekarstwo. O ile w warunkach naturalnych można to wyjaśnić tym, że tubylcy raczej nie szwendają się po dżungli z aparatami fotograficznymi, bo Mosartowi brakuje fotek, o tyle w warunkach akwariowych powinno być tych zdjęć więcej. Ale, i to jest duże ale, ta alternantera jest rośliną bardzo specyficzną, bo jest rośliną wielką i pływającą. Jej łodygi osiągają do 3 metrów długości. Roślina zakotwicza swoje korzenie w błotnistym podłożu bogatym w składniki odżywcze. Przeważnie zakotwicza je w wodzie, natomiast cała łodyga wznosi się ponad linię wody i po niej pływa. Jest rośliną błotną, pełzającą lub ścielącą się po podłożu. Łodygi wypuszczają korzenie we wszystkich węzłach liściowych. Odległości między węzłami liściowymi do 10 cm, a łodyga w międzywęźlach pogrubiona i czerwonawa przy listkach. Ogonki liściowe do 7 cm, a blaszka liściowa kształtu odwrotnie lancetowatego, na końcu zaokrąglona, z klinowatą podstawą długości do 7-10 cm i szerokości od 4 do 5,5 cm, zielonego koloru, rozmieszczone na przeciwlegle. Kwiaty na krótkich ogonkach w kącikach liści pięcioczłonowe, wielkości do 6 mm białego koloru. Jak ją uprawiać? Roślina ta dzięki swoim bardzo długim łodygom nadaje się tylko do uprawy w dużych i dobrze oświetlonych akwariach. Dobrze rośnie w błotnych warunkach, w dużych zbiornikach wodnych, w gliniastym gruncie, gdzie będąc dobrze oświetlona rozwija bardzo dużo rozgałęzionych łodyg i odnóżek. Ukorzenia się w gruncie na płytkiej wodzie i wypuszcza długie łodygi pływające po powierzchni wody. Międzywęźla alternantera aquatica są wypełnione powietrzem w ramach adaptacji do życia rośliny pływającej i wyglądają na napompowane. Identyczne pływaki mają rowery wodne czy też katamarany. Być może ten pomysł był zaczerpnięty z obserwacji tej właśnie alternantery. No ale to myślenie nieuprawnione, podobnie jak to, że faraon wymyślił piramidon. Podsumujmy. Alternantera aquatica to ukorzeniająca się bylina błotna o pokroju pełzająco-pływającym. Trudna do uprawy w oczkach wodnych, ponieważ nie jest brozoodporna. Potrzebuje do życia temperatury 20 do 30 stopni Celsjusza. Jeśli chce się ją trzymać w oczku, to najlepiej kilka sadzonek trzymać w akwarium, aby przetrwały zimę. A cieszyć się nią w oczku tylko w ciepłych miesiącach. W akwarium najlepiej uprawia się ją przy niskim poziomie wody. Ale można próbować posadzić ją w doniczce umieszczonej na przykład na szybie przy wysokim poziomie ogólnym wody. Kto nie kombinuje, ten jogurtu nie pije. A może to było inaczej? Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem.